Trzeba mieć twardą skórę, żeby być w polityce. Profesor Maciej Szymanowski nie jest w polityce, nie musi mieć twardej skóry, ale jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Instytut Polsko-Węgierski imienia Wacława Felczaka, jego dyrektor, więc porozmawiamy o tym, co dzieje się w polityce węgierskiej. Najpierw krótki komentarz do wyborów europejskich. Sukces czy klęska premiera Orbana? Nie ukrywam, że z dosyć dużym rozbawieniem wczoraj czytałem artykuł pana Jędrzeja Bieleckiego zatytułowany w Rzeczpospolitej, zatytułowany Pierwsza porażka Viktora Orbana w wyborach europejskich. Fidesz uzyskał 44%. Gdyby to były wybory parlamentarne, to byłoby, co niektórych ucieszy, niektórych mniej, dwie trzecie w parlamencie, ponownie dwie trzecie, większość dwóch trzecich w parlamencie węgierskim. Jeśli chodzi o, bo na Węgrzech odbywały się również wybory samorządowe. Tutaj Fidesz na pewno w 13 z 23 największych miast będzie miał swojego burmistrza i wcale nie wykluczone, że to również ogarnie taki bastion opozycji, którym jest Budapeszt, tradycyjnie głosujący na siły lewicowe i liberalne, ponieważ różnica między kandydatem wspieranym przez Fidesz a kandydatem obecnym burmistrzem panem Gergelyem Koraczoń, to zaledwie w 2-milionowym mieście, to zaledwie 324 głosy różnicy, więc no, zobaczymy, jak to ponowne przeliczenie głosów się odbędzie, więc trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek porażce, jeżeli już, to w takim o lekkim wzmocnieniu Fideszu na Węgrzech. Czyli premier Orban nie obudził się zdenerwowany i przerażony tym, że może niedługo stracić władzę. Nie wiem, jak się obudził oczywiście premier Orban, natomiast na pewno się obudziła z pewnym strachem opozycja węgierska, lewicowa, postkomunistyczna, która no, której od wielu, wielu lat, w której od wielu, wielu lat dominują no, oligarchowie, bardzo bogaci ludzie, najbogatsi ludzie na Węgrzech, którzy, no, dla których pojawił się pewien problem pod tytułem Péter Modior, nowy polityk, nowy ruch, który ma takie ambicje, aby w ogóle zjednoczyć, ale inaczej zjednoczyć niż do tej pory to było robione, opozycję węgierską w taki blok antyfidesz. Czy to się uda, czy nie? Nie wiemy, natomiast na pewno wprowadził 7 swoich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, że Fidesz, bo tego nie powiedziałem, czyli nie przypominam, tylko nie powiedziałem, że Fidesz wprowadził 11 plus kilku innych, bo taka jest tradycja tego państwa, którzy kandydują z innych właśnie ościennych państw, czyli 2 z Rumunii, jeden ze Słowacji. Także delegacja Fideszu, siła Fideszu w Parlamencie Europejskim to będzie 14 europosłów. Którzy w jakiej rodzinie politycznej będą? A to jest wielkie pytanie oczywiście. Na razie nie wstąpili do żadnej wielkiej frakcji, tej dużej frakcji, jakiejkolwiek dużej frakcji prawicowej po tym, jak zostali usunięci przez przewodniczącego Webera z frakcji ludowców i chrześcijańskiej demokracji ludowców. I to podejrzewam, że tego rodzaju decyzja zapadnie w ciągu najbliższych 2-3 tygodni. Zapewne będzie miało to wiele wspólnego z tym, oczywiście, co się wydarzy w ogóle wśród sił prawicowych, kto z kim siądzie i kto z kim umówi się na to, aby stworzyć wspólną frakcję prawicową, która miałaby mieć, mam nadzieję, nie ukrywam, większy wpływ na to, co się dzieje w Komisji Europejskiej, na to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim, niż to miało miejsce do tej pory. Ale z tego, co mówi premier Orban, nie będzie, to wynika, że nie będzie to EKR i Prawo i Sprawiedliwość, bo PiS i Platformę premier Orban nazwał partiami prowojennymi. Nie wiem, skąd pan redaktor czerpie tego rodzaju wiadomości. To na, ja źródło, nie mam... źródło Interia. Interia, dobrze. To gratulujemy kolegom z Interii oczywiście.
Natomiast ja takiej wypowiedzi nie znam. Pan premier Viktor Orban bardzo starannie w swoich wypowiedziach unika zarówno ataków ad personam, jak i, no, jak zawodowy dyplomata, jak i ataków na taką czy inną partię. Nie wierzę w to, żeby w jego wypowiedzi pojawiła się jakakolwiek z nazwy polska partia, nie mówiąc o tym, że to ma średni związek z rzeczywistością. Ale gołębie pokoju są wysyłane z Budapesztu. Takim gołębiem pokoju był minister spraw zagranicznych jako jedyny z Europy, który był w Petersburgu na tym szczycie gospodarczym, na którym występował też prezydent Putin. Tak, i który opuścił ten szczyt oczywiście przed wystąpieniem prezydenta, ze znakiem zapytania, Putina, udając się do Watykanu. Jak każde państwo europejskie, które prowadzi samodzielną i w ogóle prowadzi politykę zagraniczną, Węgry też prowadzą politykę zagraniczną tego rodzaju, że minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó jest odpowiedzialny i stara się intensywnie o jak najlepsze stosunki na wschodzie, w tym z Federacją Rosyjską, to nie ma co ukrywać, ale również z Chinami, z Malezją, z Koreą Południową. Korea Południowa jest największym inwestorem w tej chwili na Węgrzech już od 2 lat. I inna osoba pod tytułem minister Balázs Orbán z kancelarii premiera Orbána. Zbieżność nazwisk jest przypadkowa. Balázs Orbán, który jest odpowiedzialny za politykę wobec Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, bardzo często przebywając w gabinecie Donalda Trumpa, co niektórych bardzo zresztą denerwuje. Tak, jak pewno niektórych, nie wiem czy zdenerwowało, ale na pewno odnotowali wizytę prezydenta Chin w Budapeszcie. Paryż, Belgrad i Budapeszt. Taka była marszruta prezydenta Chin. Tak, Chiny są lekko zaskoczone tym, że Węgry tak mocne stosunki zbudowały i, tak jak wspomniałem, największy inwestor Korea Południowa. Bardzo blisko palmy pierwszeństwa jest Malezja. To się wszystko dzieje w ramach polityki, tak zwanej polityki wschodniej Węgier, poszukiwania dużych inwestorów, silnych inwestorów w Azji, aby lekko zrównoważyć to uzależnienie, jak twierdzą Węgrzy, czyli od Unii Europejskiej, czyli to, żeby w przypadku jakichś zaburzeń na rynkach Unii Europejskiej nie miało to zbyt negatywnego wpływu na eksport, import Węgier. No, Chiny jakby zostają troszeczkę w tyle i myślę, że tym trzeba tłumaczyć tę wizytę przewodniczącego, tak, Chińskiej Partii Komunistycznej na Węgrzech ostatnio. O czym rozmawiano? Pewnie o różnych sprawach. No, jest tam w tle oczywiście elektrownia atomowa w Poksz, która miała być rozbudowana przez Rosjan. Ona nie jest rozbudowywana przez Rosjan od wielu, wielu lat. No, jest tam pewien pad. Niewykluczone, że Węgrzy tutaj się ubiegali o rozważenie przez Chiny zainwestowania w tę elektrownię, bo tak jak wszyscy, no, Węgry też są bardzo mocno uzależnione od importu energii i nie jest wszystko jedno, czy będą miały własną dużą elektrownię atomową, czy jej nie będą miały. Natomiast Węgry są, i to pragnę podkreślić, są tym krajem, które nie zwiększają importu rosyjskiego gazu w odróżnieniu od Czech, Hiszpanii i paru innych państw. Dzisiaj w Lublinie rozpoczyna się 4. Samorządowy Kongres Trójmorza. Ta idea Trójmorza jeszcze się, właściwie można powiedzieć, jeszcze się tli, bo to nie jest ten ogień, który chciało rozpalić Prawo i Sprawiedliwość. Czy w takim kongresie pan profesor bierze udział? Ja niestety nie będę mógł wziąć w tym roku osobistego udziału, ale inicjatywa jest niezwykle ważna i warto, żeby te rozmowy, a też te umowy zostały podpisane, które są planowane. Nie ukrywam, że podpisanie umowy na przykład między
kilkoma środkowoeuropejskimi uniwersytetami właśnie w Lublinie w 13 czerwca uważam za bardzo, bardzo ważne, bo nasze uniwersytety w tym regionie Europy współpracują słabo z sobą. Te wymiany czy kadry naukowej, czy studentów są niewielkie, z wielką szkodą dla pożytku rzeczy. Natomiast nie, też trzeba sobie powiedzieć wprost, że bez powrotu Donalda Trumpa i jego pomysłu na Trójmorze i inwestycji w sferę infrastrukturalną, w sferę energetyczną, w sferę tych wysokich technologii, podejrzewam, że Trójmorze może okazać się jednak porażką, ale dajmy sobie jeszcze ten rok na to, czy Stany Zjednoczone podejmą decyzję o większym zaangażowaniu w naszej części Europy, czy nie, bo to, że Trójmorze jest postrzegane przez wiele państw w Unii Europejskiej jako pewna konkurencja dla projektu Mitteleuropy tak zwanej, To nie ulega żadnej wątpliwości. Ja jestem optymistą, chociaż nie ukrywam, że martwi mnie to takie milczenie amerykańskie w tej chwili dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego, CPK, który jest w końcu inwestycją kluczową z punktu widzenia nie tylko takiego ogólnego dobrego samopoczucia polskich turystów i polskich podróżników, ale przede wszystkim ma ten wymiar. Może nie przede wszystkim, ale równolegle ma bardzo ważny wymiar militarny i ten port miał służyć jednak możliwości szybkiego przerzutu dużych sił wojskowych ze Stanów Zjednoczonych bezpośrednio do Polski w warunkach, nie zapominajmy tego, że niestety jest ta umowa USA, Federacja Rosyjska z 1988 roku podpisana na Malcie, której nikt na oczy nie widział, ale o której odpowiednio poinformowani politolodzy piszą nawet książki. Umowa, która mówi o tym, że nie może być stałych baz wojskowych w Polsce, między innymi w tych państwach, które należały wcześniej do bloku wschodniego. To się nie zmieniło po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę przed 10 laty, nie zmieniło się przed 2 laty, co my nazywamy, nie wiem z jakich powodów, jakąś taką dziwną wojną pełnoskalową, chociaż to jest wojną, moim zdaniem, i ona trwa już 10 lat, więc nie mamy możliwości, i tak to jest, żołnierze amerykańscy przebywają na terytorium Polski tymczasowo, w ramach tak zwanego rotacji, natomiast to, co nas tutaj powinno przede wszystkim Warszawę interesować, to możliwość stworzenia warunków dla szybkiego przerzutu dużych dywizji amerykańskich do Polski. To już było ćwiczone, to jest możliwe w ciągu 11 godzin mniej więcej. I po to był projekt CPK i po to jest też ten przesmyk na Zalewie Wiślanym zbudowany, żeby to umożliwić. No, ta cisza jest trochę dla mnie taką ciszą, jak kiedyś zapadła niestety jeszcze za prezydenta Baracka Obamy, a potem dowiedzieliśmy się 17 września, żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnych złudzeń, panowie, że nie będzie budowy wojsk rakietowych, radaru i tak dalej na terytorium Polski i w krajach okolicznych. Miejmy nadzieję, że się tutaj mylę. Miejmy taką nadzieję. Profesor Maciej Szymanowski, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka, jego dyrektor, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko, dziękuję bardzo.